Okay, so this is a new generation, right? Yeah, it's not classical. We call it nylon because classical, here the neck is narrow. The fingerboard's got a radius. Look, here, you could see the radius. Then it's much easier to play. Sound, you can use a pick and it sounds good. Usually a nylon string, the pick doesn't sound good, but here it sounds good. It's a new way, you know? And that's why we did a burst in a nylon string. Okay. You know, the classic instrument like this is a classical guitar, but this is new generation. A lot of fun. Czyli gitara, struny nylonowe, ale gitara przeznaczona dla gitarzystów akustycznych, węższy profil gryfu, w ogóle profil taki no, łukowaty, jak w gitarach akustycznych, troszeczkę bardziej jak w gitarach akustycznych. Mniejszy, Jezus Maria, korpus oczywiście, tego słowa szukałem. Bardzo przyjemna gitara, fajnie brzmi przy graniu kostką, bardzo sympatyczny instrument. Okay, so what's next here? Because I can see something that looks like a blue little acoustic guitar with some knobs. What's that? This, it's a parlor style, but new generation. Very good to play finger style and play slide. Amazing sound. But when you plugged in, you have such a big sound. Usually small guitar sounds mid-range. Let me, maybe we could plug it. You could hear it. Oh yeah, yeah, sure, why not? See, you have a real depth. And okej, okay, czyli znowu mamy taką gitarę, gitarę opartą, której system elektroniki jest oparty o mikroczujniki umieszczone w całym mostku, czyli działa na zasadzie pobierania wibracji. Słyszeliśmy, jak to brzmi, no, pełne brzmienie, mimo niewielkich rozmiarów tak naprawdę. Gitara ma skromne gabaryty, ale brzmi potężnie, prawda? Okej, okay, so a few more words about this one. Okay, then this is for live music, to play with a small band and play finger style, very enjoyable. And, I uwaga, proszę Państwa, teraz najlepsza wiadomość, the price is? It's sell in a shop for 550. €550, proszę Państwa, niewiele ponad 2000 zł, rewelacja.